Cześć, witam Was skocznie i serdecznie w najnowszym odcinku na kanale. Dzisiaj przygotowałem dla Was długo wyczekiwany materiał o dziwnych i odjechanych sytuacjach w skokach narciarskich. Bez zbędnego przedłużania, załóżcie narty, zapnijcie wiązania i ruszajcie do oglądania. Czasami zdarza się, że z powodu silnie wiejącego wiatru lub innych wypadkowych skoczkowie zdejmowani są z belki i nie mogą na nią powrócić, dopóki nie ustabilizują się warunki. Co wtedy mogą robić skoczkowie, kiedy konkurs wydaje się przedłużać w nieskończoność? Pomysł na efektywne wykorzystanie tego czasu dostarczył w 2002 roku w Titize Neustadt jeden z legendarnych polskich skoczków narciarskich. Jeden z najwybitniejszych polskich krytyków kulinarnych, Robert Makłowicz. Pokazał on na górze skoczni, jak przyrządzić polędwiczki z jelenia. Ciekawe, ile dodają one do uzyskanych metrów. Fiu. Ekstra. Znacie Halvora Egnera Graneruda, nie? A wiecie, że wpadł on przed laty na bardzo nietuzinkowy pomysł? Norwek postanowił na jednej ze skoczni w Oslo oddać skok zupełnie nago. Próbę tę nagrywał skaczący tuż za nim jego kolega z reprezentacji. Na nagraniu można zaobserwować, że Norwegowi w powietrzu trzepotały nie tylko narty. Jeśli jesteśmy już w temacie nagości, to warto tutaj przywołać sytuację z Planicy z 2013 roku. To właśnie wtedy po konkursowym skoku Piotra Żyły na skoczni w biegu Golas ubrany tylko w skarpetki i rękawiczki. Cała sytuacja była bardzo zabawna, bowiem zareagowali na nią śmiechem zarówno kibice, jak i trenerzy i sami skoczkowie. Za dzieciaka, oglądając konkursy Pucharu Świata, często zastanawiałem się, czy kiedykolwiek zdarzyło się komuś spaść z belki startowej. Wiem, że to dość dziwne rozważania, natomiast moją ciekawość zaspokoił w 2004 roku podczas konkursu Pucharu Świata w Zakopanem Wolfgang Loitzl. Austriak w pierwszej serii konkursowej chciał ruszyć dynamicznie z belki startowej, ale podczas odpychania się od niej zahaczył o nią butem, przez co jedna narta pociągnęła go do przodu. Skutek? Loitzl stracił równowagę i nie zdążył złapać się belki startowej, przez co zaczął zjeżdżać w dół rozbiegu. Jednak nie na nartach, a na swoich plecach. Loitzl zachował jednak trzeźwość umysłu i zaczął od razu hamować nartami i rękoma. Dzięki temu zdołał zatrzymać się kilka metrów przed samym progiem. Wszyscy odetchnęli z ulgą, bo cały incydent mógł zakończyć się dla Loitzla zdecydowanie gorzej. Na szczęście zakończyło się tylko na drobnych potuczeniach. Na powtórkę wyczynu Wolfganga Loitzla kibice skoków narciarskich musieli troszkę poczekać, bowiem aż 9 lat. Dokładniej do zawodów w Sapporo, które odbyły się 20 lutego 2013 roku. W drugiej serii konkursowej Daiki Ito, walczący o zwycięstwo w konkursie, podobnie jak Wolfgang Loitzl, z rozbiegu zjechał nie na nartach, a na swoich plecach. Na szczęście Japończykowi udało się wyhamować tuż przed progiem skoczni, nie robiąc sobie przy tym żadnej krzywdy. Bliski powtórzenia wyczynu Loitzla był w 2008 roku we włoskim Predazzo Bjørn Einar Rumoren. Norwek, który czekał na belce startowej na zapalenie zielonego światła, został staranowany przez jednego z organizatorów konkursu. Bjørn wykazał się jednak niesamowitym refleksem, bowiem zdążył złapać się rękoma belki startowej, co widzicie właśnie na ekranie. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Przed chwilą mogliśmy dowiedzieć się, że zdarza się skoczkom spaść z belki startowej. A czy zdarza im się na przykład nie wyhamować nas ze skoku i przy... w bandy? Moja odpowiedź brzmi... oczywiście, że tak. Idealnym tego przykładem może być spektakularny fikołek Kazacha Sabirjana Muminowa na skoczni w Innsbrucku. Kazach nie zdołał wyhamować na przeciwstoku Bergizel i w spektakularny sposób przeleciał przez bandy. No ale jak to mówią, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wyczyn Kazacha został szybko rozpowszechniony przez wszelkie media, dzięki czemu on sam stał się rozpoznawalny. Ale oczywiście nie on jeden nie wyhamował na Bergizel. Thomas Asenmarkeng powtórzył wręcz 1:1 wyczyn Kazacha. Na szczęście ani jednemu, ani drugiemu nie stało się nic poważnego. Jak widzicie, jedni skoczkowie mieli problem z wyhamowaniem na skoczni, mając do dyspozycji dwie narty, inni natomiast potrafili poradzić sobie w sytuacji, w której na skutek różnych wypadkowych do dyspozycji mieli tylko jedną.
Od razu na myśl przychodzi tutaj słynny wyczyn Manuela Fettnera. Austriak w drugiej serii drużynowego konkursu Mistrzostw Świata w Predazzo w 2013 roku wylądował na 128 metrze. Była to bardzo dobra odległość, tyle że od razu po wylądowaniu Austriakowi odpięła się prawa narta. Wtedy Fettner dokonał niemalże niemożliwego, bowiem dojechał na jednej narcie do linii bezpieczeństwa i dopiero za nią się przewrócił. Trzeba tutaj docenić wyczyn Austriaka, bowiem zazwyczaj kiedy jakiemuś zawodnikowi wypina się jedna narta, to on od razu się przewraca. Fettner zachował jednak trzeźwość umysłu i dojechał do linii bezpieczeństwa, dzięki czemu Austriacy zdobyli wówczas złoty medal. Warto także przypomnieć, że wtedy trener austriackich skoczków narciarskich Alexander Pointner w geście uznania dla Fettnera zdjął z głowy czapkę i ukłonił się, a jak dobrze wiemy, Pointner od tego typu zachowań zawsze stronił. Niestety w historii skoków narciarskich zdarzało się, że skoczkowie wykonywali mniej eleganckie gesty. Na przykład rok 2010 i kwalifikacje do konkursu Pucharu Świata w Kusamo. Harry Oli, będący wówczas w katastrofalnej formie, zepsuł zupełnie skok kwalifikacyjny. Sfrustrowany tym faktem Finn wykonał obsceniczny gest w kierunku kamery. Pokazał środkowy palec. Harry Oli został wówczas ukarany. Międzynarodowa Federacja Narciarska wykluczyła Fina ze startu w najbliższych zawodach, które miały odbyć się w Kuopio. W ramach ciekawostki dopowiem, że była to pierwsza kara nałożona na jakiegoś skoczka ze względu na wulgarne zachowanie. Jednak frustrację na skoczni można wyładować w inny sposób. Na przykład tak jak Stefan Turbichler w 2010 roku w Kulm. Austriak mimo średniego skoku, bo na odległość 176,5 metra, co musicie przyznać, jak na skoczni mamucią nie jest jakimś szalonym wyczynem, był bardzo zadowolony. Z radości postanowił zatańczyć na nartach słynny moonwalk, który spopularyzowany został przez Michaela Jacksona. Trzeba przyznać, że takiego performance'u nie powstydziłby się nawet sam król muzyki pop. I tym oto muzycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć następną serię, możecie także napisać wasze propozycje dziwnych sytuacji w skokach narciarskich. Na pewno je uwzględnię w następnym materiale. Zostawcie jeszcze łapkę w górę i subka na kanale, no i komentarz dla zasięgu. Będzie mi bardzo miło. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!